Jestem prawie pewien, że ci, którzy choć trochę interesują się historią, a w szczególnością historią II wojny światowej, słyszeli o niemieckim pancerniku kieszonkowym Admiral Graf Spee, który zatonął pod Montevideo w 1939 roku po spektakularnej bitwie u ujścia La Plata z trzema brytyjskimi krążownikami Exeter, Ajax i Achilles. Ale czy wszyscy znają historię admirała, grafa Maksymiliana von Szpe, którego imieniem został nazwany pancernik kieszonkowy, który zakończył swoją morską karierę mniej więcej w tym samym rejonie, co wspomniany admirał? Dzisiejszy odcinek to opowieść o odwadze, mniejszych sukcesach, okazjonalnych triumfach i na koniec nieuchronnej klęsce. Dzisiaj przypomnę dni chwały admirała, w następnym odcinku zaś jego dni klęski. Witam, mam na imię Gregor i zapraszam na kolejny odcinek Morskich Opowieści. Zanim przejdę do dziejów admirała Maksymiliana von Spee, chciałbym bardzo gorąco podziękować za wszystkie niezwykle miłe i podtrzymujące na duchu komentarze z życzeniami powrotu do zdrowia. Były one nie tylko bardzo miłe, ale i podtrzymujące na duchu. To oznacza, że nie mogę przestać publikować moich morskich opowieści, ale robić wszystko, aby ukazywały się one częściej. Podczas niebywale krótkiego okresu czasu, to jest w ciągu 20 lat poprzedzających I wojnę światową, admirał Alfred Von Tirpitz zbudował flotę, która była gotowa rzucić wyzwanie brytyjskiej Royal Navy, która od ponad 100 lat nie miała sobie równych na całym świecie. Tirpitz, mający poparcie swojego szefa, cesarza Wilhelma, zmienił nieliczącą się pruską marynarkę wojenną z sił obrony wybrzeża w nowoczesną flotę oceaniczną. W tamtym czasie drugą pod względem wielkości na świecie. Kaiser Wilhelm miał aspirację do przekształcenia Niemiec w wielkie kolonialne imperium. Co prawda, w wyścigu po Nowe Kolonie spóźnił się już na starcie, bowiem co lepsze kąski z tego kolonialnego tortu były już przejęte przez inne mocarstwa, takie jak Wielka Brytania, Francja, Hiszpania. Czy Portugalia, nie wspominając o właśnie rodzącej się nowej sile Stany Zjednoczone Ameryki. Kaiser musiał się zadowolić resztkami z pańskiego stołu, to jest kilkoma skrawkami czarnego lądu, kilkunastoma małymi wysepkami na Pacyfiku i czterema enklawami wydzierżonymi od rządu chińskiego. Nie było to wciąż wymarzone, kolonialne imperium, ale gdy się lubi, co się nie ma, to się lubi, co się ma. Do ochrony swoich posiadłości na Pacyfiku Kaiser oddelegował kilka swoich okrętów. I tak w 1894 roku powstał Kreuzer Division in Ost Asian, czyli wschodnioazjatycka Eskadra Krążowników. Na początku swojego istnienia eskadra składała się z niewielkich okrętów, zwykle o małej wartości bojowej. Z upływem czasu sytuacja ulegała ciągłej poprawie. W 1914 roku eskadra składała się z dwóch w miarę nowoczesnych krążowników pancernych Scharnhorst i Gneisnau i trzech krążowników lekkich Emden, Leipzig. I Nürnberg. W późniejszym czasie do eskadry dołączył także lekki krążownik Dresden. Na papierze siły te wyglądały na znaczące, ale obie strony, czyli Brytyjczycy i Niemcy, zdawali sobie sprawę z beznadziejnej sytuacji całej eskadry. Jak to obrazowo ujął Winston Churchill, ona, czyli wspomniana eskadra, była jak ścięte kwiaty w wazonie. Przyjemnie się na nie patrzy, ale nieuchronnie umrą. W momencie wybuchu I wojny światowej, w sierpniu 1914 roku, dowódca eskadry, admirał Maksymilian von Spee, widział przewagę liczebną i jakościową, jaką posiadały alianckie marynarki wojenne w regionie. Był szczególnie ostrożny wobec cesarskiej marynarki wojennej Japonii. I Królewskiej Marynarki Wojennej Australii. W rzeczywistości opisał okręt flagowy tej ostatniej, krążownik liniowy Australia, jako przewyższający siłą całą jego eskadrę. Jak sam zauważył, jestem całkiem bezdomny, nie mogę dotrzeć do Niemiec, nie mamy żadnego bezpiecznego portu, muszę przemierzać morza świata, wyrządzając tyle szkód. Ile tylko mogę, dopóki moja amunicja się nie wyczerpie, lub wróg, o wiele potężniejszy ode mnie, nie zdoła mnie dopaść. Graf Speer miał kilka opcji, w jaki sposób użyć swoją eskadrę. Jedną z nich była możliwość ataku żeglugi aliantów w jednej strefie poprzez całą eskadrę. W wyniku takich działań admirał mógł mieć nadzieję, że spowoduje panikę na rynkach żeglugowych i zakłóci transporty wojskowe z Australii i Nowej Zelandii, a tym samym osłabi gotowość bojową Wielkiej Brytanii. Kolejną z opcji było rozdzielenie eskadry i wydzielenie indywidualnych okrętów, aby pojedynczo działały w osobnych regionach. W końcu opcja, która była najbliższa admirałowi, to koncepcja fleet in being czyli utrzymywania eskadry razem i trzymanie aliantów w niepewności, gdzie może nastąpić następne uderzenie bądź to w żeglugę, bądź to w instalacje nadbrzeżne. Taka strategia zmuszałaby Wielką Brytanię do utrzymywania znacznych sił morskich na dalekich akwenach. Osłabiając tym samym siły Grand Fleet i wyrównując tym samym niewielką przewagę, jaką posiadała Royal Navy na wodach europejskich. Na korzyść von Szpy był też fakt, że jego wybór celów i taktyk był całkowitą zagadką dla aliantów. To jest zawsze przewaga ściganego nad ścigającymi. Takie decyzje należały wyłącznie do niemieckiego admirała, ponieważ polityka admiralicji w Berlinie polegała na pozostawianiu dowódcom okrętów i eskadr wolnej ręki w decydowaniu o wszystkim. Naczelne dowództwo wychodziło z założenia, że von Spee orientuje się znacznie lepiej w lokalnej sytuacji aniżeli sztab w Berlinie, oddalony o tysiące kilometrów od miejsca działań. Niejako dla kontrastu admiralicja w Londynie z Winstonem Churchillem jako pierwszym lordem na czele nie była skłonna do pozostawienia za morskim dowódcom jakiejkolwiek swobody. Pomimo, że pierwszy lord admiralicji był odległy o tysiące mil morskich od miejsca zdarzeń chciał osobiście decydować o wszystkim. Admiralicja wysyłała wciąż lawinę rozkazów, które były często niejasne, lub co gorsza, oparte na nierealnych danych o nieprzyjacielskich siłach. W kilku przypadkach przekazy nie dochodziły na czas do lokalnego dowódcy. Bywały także zdarzenia, że odbiorca rozkazów, zginął w akcji dwa dni przed otrzymaniem ważnych instrukcji z Londynu. Admirał Graf Spee miał za to inne problemy i to poważne. Wszystkie jego klęty były opalane węglem i ciągłe trudności z uzyskaniem odpowiednich jego zapasów spędzało sen powiek niemieckiego admirała. Ponadto Kotły jego okrętów wymagały okresowych przeglądów i remontów. Niektóre z tych problemów mogły zostać rozwiązane na morzu, ale poważniejsze naprawy mogły być przeprowadzone tylko w przyjaznym porcie, a tych akurat nie było. Ostatnim i chyba najbardziej poważnym problemem były zapasy amunicji. O ile Niemcy wysyłały wyczarterowane pojedyncze statki zaopatrzeniowe z węglem, to żaden z nich nie odważył się przewozić amunicji. Dlatego gdziekolwiek i kiedykolwiek kapitanowie okrętów z wschodnioazjatyckiej eskadry otwierali ogień ze swych dział, to musieli mieć na uwadze to, że szanse na uzupełnienie wystrzelonych pocisków były prawie zerowe. Żaden z tych czynników nie był problemem przeciwników admirała von Spee. Royal Navy posiadała szereg bezpiecznych doskonale wyposażonych baz morskich stośli remontowych w Hongkongu, Singapurze, Colombo i Simonstown, jak również cały szereg baz w Australii i Nowej Zelandii. W momencie wybuchu I wojny światowej prawie wszystkie jednostki wschodnioazjatyckiej eskadry były rozproszone po różnych koloniach wyspiarskich w ramach rutynowych misji. Krążowniki pancerne, Scharnhorst i Gneisenau stały na kotwicy w Ponape, na Karolinach. Emden pozostał w Tsingtao, Leipzig przebywał na meksykańskich wodach. Nürnberg był w drodze przez Pacyfik, aby podmienić Leipzig w Meksyku. Dresden był w tym czasie na Karaibach. Następnie eskadra spotkała się na wyspie Pagan w północnych Marianach, planując swoje dalsze posunięcia. Zdając sobie sprawę, że aktywność aliantów na Pacyfiku wzrosła do takiego poziomu, że mieli ogromną przewagę liczebną i jednocześnie on utracił element zaskoczenia, admirał von Spee postanowił przenieść swoją eskadrę wokół przylądka Horn na Atlantyk i przedrzeć się na północ, starając się dotrzeć do Niemiec. U wybrzeży Chile, eskadra spotkała się z lekkim krążownikiem Dresden, który działał jako rajder na Atlantyku i okrążył przylądek Horn, starając się zwiększyć szansę na sukces. W tym momencie Dresden dołączył do eskadry SP, i jego losy na zawsze połączyły się z resztą niemieckich okrętów na południowej półkuli. Brytyjczycy przez długi okres czasu nie mieli pojęcia, gdzie na Oceanie Spokojnym znajdują się okręty wroga. Gdy w końcu domyślili się, że Fonspe kieruje się w stronę Ameryki Południowej, gorączkowo zaczęli czynić przygotowania do przechwycenia i zniszczenia eskadry. Dla Wielkiej Brytanii południowoamerykańskie szlaki żeglugowe były bardzo ważne. Metropolia miała znaczący import z Peru i Chile w postaci saletry azotowej, miedzi, ziarna, czy w końcu baraniny, i nie mogła sobie pozwolić na zakłócenie dostaw tych artykułów. Do wykrycia i zniszczenia eskadry von Spee brytyjska admiralicja wyznaczyła kontradmirała Christophera Kradoka. I tu na arenie pojawia się postać Winstona Churchilla. Odegrał on w tej historii raczej negatywną rolę, swoją arogancją i niekompetencją. Nie po raz pierwszy w swoim życiu udowodniając, że współcześnie kreowanie go na męża opatrznościowego i najbardziej zasłużonego brytyjskiego męża stanu jest działaniem nie do końca właściwym. Admiralicja, ze stojącym na czele pierwszym lordem, zdawała sobie sprawę, że Kradok posiada niewystarczające siły, aby powstrzymać von Spee. Zawiadomiła go, że natychmiast wysyła mu posiłki w postaci krążownika pancernego Defense i pancernika Canopus. Pierwotnie siły podlegające admirałowi Kradokowi składały się z krążowników pancernik Good Hope i Monmouth. Oraz krążownika Glasgow i krążownika pomocniczego Otranto. I tu dochodzimy do konkluzji, dlaczego panowie admirałowie z Londynu i mąż opatrznościowy Wielkiej Brytanii, sir Winston Churchill, byli całkowicie oderwani od rzeczywistości. Krążowniki pancerne Good Hope i Monmouth były starymi okrętami przeznaczonymi do złomowania w 1914 roku. Wybuch wojny przekreślił jednak te plany. Każda jednostka, która wtedy jeszcze sama mogła utrzymać się na wodzie, była niezbędnie potrzebna do zwycięstwa. Obie jednostki z powrotem wciągnięto na listę czynnych okrętów wojennych Jej Królewskiej Mości. Obsadzono zupełnie zielonymi rekrutami, z których większość nigdy nawet nie strzelała z większych armat, i wysłano na wojnę. Miały one dogonić, mimo że były wolniejsze, i zatopić, pomimo że stosunek ciężkich dział wynosił 16 do 2 na korzyść Niemców, dwa krążowniki SMS Scharnhorst i SMS Gneiznau. Stosunkowo nowe, dobrze uzbrojone. I nieźle opancerzone okręty. Ich załogi składały się ze specjalnie dobranych, najlepszych marynarzy z całej Kaiserliesie Marine. Jak dobre były te załogi, niech świadczy fakt, że przez ostatnie 3 lata z rzędu okręty zdobywały tzw. Kaiser Price, czyli ufundowaną przez Kaisera nagrodę za doskonałe wyniki strzelania. Zresztą cała wschodnioazjatycka eskadra składała się z okrętów prezentujących doskonałe przygotowanie artyleryjskie. Wracając do brytyjskich planów, już kilka dni po wysłaniu pierwszej wiadomości panowie admirałowie zmienili zdanie i zawrócili z drogi krążownik pancerny Defence, pozostawiając jedynie pancernik Canopus jako wzmocnienie eskadry Kradoka. Oczywiście Nikt nie wpadł na wydawać by się mogło prosty pomysł, aby powiadomić o tym samego zainteresowanego. Dlatego też Kradok do końca liczył na obecność defens w regionie, pomimo tego, że jego obecność nie zmieniłaby drastycznej nierównowagi sił. Co do HMS Canopus, to okręt ten był nadal klasyfikowany jako pancernik, choć w wieku dojrzałym. Wybudowany w 1897 roku był już gotowy do złomowania w 1914, ale wybuch wojny przekreślił te ambitne plany i okręt pośpiesznie został obsadzony świeżutkimi rekrutami, którym jeszcze nie było dane ani razu wystrzelić z dział głównego kalibru. Te 305 mm działa były wystarczająco potężne, aby zatobić niemieckie krążowniki pancerne, gdyby w nie trafiły. Ale pancernik był zdolny do rozwinięcia 17 węzłów i to tylko w porywach. Jego potencjalni antagoniści byli na tyle szybcy, że z łatwością mogli staruszka wymanewrować i trzymając się poza zasięgiem. Jego starych dział zatopić go swoimi, choć mniejszego kalibru, ale praktycznie o większym zasięgu. Cała ta sytuacja z Kanopusem wyglądała na jakiś absurdalnie kiepski żart. Gdy pancernik dotarł po podróży przez Atlantyk do Port Stanley na Falklandach, okazało się, że jego główny mechanik, komandor porucznik William Denbow, od pewnego czasu. Pozostawał, jak to bardzo poprawnie politycznie określają Anglicy, mentally unstable, czyli przeszedł załamanie nerwowe z objawami choroby psychicznej. On przez ostatnie dwa lata był odpowiedzialny za maszynownię Kanopusa. Gdy po wybuchu wojny i przywróceniu do służby okrętu wbrew jego woli, wysłano go na wojnę wraz z jego starym okrętem. I równie starymi maszynami. Gdy nagle znalazł się w długiej i wyczerpującej podróży do Ameryki Północnej, jego nerwy po prostu nie wytrzymały. Podczas całej podróży nie opuszczał swojej kabiny, produkując jedynie raporty mówiące o fatalnym stanie tychże maszyn, co się mijało trochę z prawdą, przez co bardzo opóźnił przybycie pancernika do Port Stanley. I już na koniec sprawa obecności w eskadrze krążownika pomocniczego otrantu, który był po prostu statkiem pasażerskim, na którym zamontowano 8 dział kalibru 120 mm. Wolny i całkowicie nieopancerzony nie powinien w żadnym razie być dołączony do eskadry, która miała za zadanie odnaleźć i zniszczyć nowoczesne krążowniki niemieckie. To jeszcze nie był koniec tej tragicomicznej komedii pomyłek. W następnych wiadomościach przesyłanych do Kradoka admiralicja sugerowała, że on nadal posiada wystarczające siły, aby móc się rozprawić z fonszpe i nadal obowiązuje rozkaz odnaleźć i zniszczyć nieprzyjacielską eskadrę. Kradok był oficerem starej daty, niekwestionującym rozkazów przełożonych. Doskonale zdawał sobie sprawę, że w bezpośrednim starciu nie ma najmniejszych szans na przeżycie. Niemniej jednak, rozkaz to rozkaz. Nastroje w brytyjskiej eskadrze dalekie były od entuzjazmu. Porucznik Lloyd Hurst z HMS Glasgow napisał. W opinii załogi bitwa w przeciągu kilku dni wydawała się być nieunikniona, ale nie było wiele optymizmu co do jej rezultatu. Dwóch oficerów z Monmouth wzięło mnie na bok i dali mi listy pożegnalne do swoich małżonek, twierdząc, że Glasgow ma przynajmniej prędkość, więc może uciec, ale my zostaniemy tam już na zawsze. Oficerowie z Glasgow zeznali po bitwie, że admirał Kradok zakopał w ogrodzie gubernatora wszystkie swoje medale i odznaczenia z instrukcją, że w przypadku jego śmierci powinny zostać wykopane i wysłane do domu, gdy tylko wojna się skończy. Opuszczając port Stanley, Kradok zostawił list, który miał zostać przekazany swojemu przyjacielowi Admirałowi Edward Mew w przypadku jego śmierci, stwierdzając, że nie zamierza cierpieć losu kontradmirała Ernesta Trowbridge'a, który stanął przed sądem wojennym za niepodjęcie walki z niemieckimi okrętami wojennymi Geben i Breslau na Morzu Śródziemnym w sierpniu 1914 roku. O tej historii możecie dowiedzieć się z tego. Odcinka morskich opowieści. Gubernator Falklandów i jego pomocnik poinformowali, że Kradok nie spodziewał się, że przeżyje wyprawę swojej eskadry na Pacyfik. Wydaje się jasne, że Kradok uważał, że otrzymał rozkaz przechwycenia i zaatakowania eskadry von Spee. Admirał uważał, że kanopus był tak wolny, że posiadanie tego krętu w towarzystwie reszty jego eskadry uniemożliwiłoby przechwycenie eskadry tak szybkiej jak von Spee. Polecił więc kanopusowi eskortować statki zaopatrzeniowe z tyłu, podczas gdy on wysunął się do przodu ze swoimi czterema krążownikami. Admiralicja, obecnie kierowana przez Churchilla i Fischera, wysłała kolejną wiadomość do Kradoka, informując go, że nie musi walczyć z eskadrą Fonszpe bez Kanopusa. Ta wiadomość jednak nigdy nie dotarła do Kradoka. 28 października admirał polecił Kanopusowi wraz ze statkami zaopatrzeniowymi skierować się na północ i dołączyć do niego. Glasgow został wysłany do koronel z telegramami do admiralicji wyjaśniającymi zamiar Kradoka przesunięcia się na północ po uzupełnieniu węgla w San Juan Fernandez i otrzymał rozkaz spotkania się z resztą eskadry 50 mil na zachód od koronel w południe 1 listopada 1914 roku. 31 października Kradock otrzymał wiadomość, że Leipzig, najwolniejszy lekki krążownik we flocie szpiej, znajduje się w okolicy. Również 31 października von Spee dowiedział się o obecności HMS Glasgow w Koronel i popłynął, by go tam przechwycić. Przybył jednak po tym, jak Glasgow wyruszył na spotkanie 50 mil na zachód. W tym czasie Kradok. Płyną na północ w oczekiwaniu na złapanie Leipzig, podczas gdy szpę płynął na południe, mając nadzieję, że zaskoczy Glasgow. Żadna ze stron nie była świadoma obecności drugiej. Kradok rozkazał swojej eskadrze przyjąć formację bojową. Uważa się, że obie strony spodziewały się napotkać tylko jeden okręt, dopóki nie zauważyły się nawzajem o godzinie 16.41 listopada. O 17.10 Kradok zdecydował, że przed bitwą musi zacieśnić szyk. Zmienił kurs na południowo-wschodni i próbował zbliżyć się do niemieckich okrętów, gdy słońce pozostawało wysoko. Von Spee odmówił jednak walki i zawrócił swoje szybsze okręty, utrzymując odległość 14 jardów, yardów, to jest 12 tys. 800 metrów pomiędzy eskadrami, które płynęły mniej więcej równolegle. O godzinie 18.18 .18 Kradok ponownie próbował się zbliżyć, kierując się bezpośrednio na wroga, który mając przewagę prędkości ponownie zwiększył zasięg do 18 tysięcy jardów, to jest 16 460 metrów. O 18.50 zaszło słońce. Szp zbliżył się wtedy na 12 tysięcy jardów, to jest 10 970 metrów, i dopiero wtedy rozpoczęło się strzelanie. Sylwetki brytyjskich krążowników były wyraźnie widoczne na tle zachodzącego słońca, podczas gdy niemieckie były spowite w mroku. Brytyjscy artylerzyści musieli celować, widząc tylko wybłyski strzelających dział nieprzyjaciela. Na tym dystansie wobec niemieckich 12 dział kalibru 210 mm Kradok mógł odpowiedzieć tylko ze swoich dwóch 234 mm. Dopiero teraz można było zobaczyć, co to znaczy wysłać do boju dwa stare krążowniki pancerne z załogami złożonymi z nieprzeszkolonych rezerwistów, rybaków, kadetów morskich i chłopców okrętowych, niektórych wręcz piętnastoletnich. Pojedynek wyglądał jak przedwojenne szkolenia artyleryjskie na Szanhorście. Ich pierwsza salwa wylądowała 500 jardów za blisko. Druga była 500 jardów za długa. Był to piękny, klasyczny przypadek namierzania celu z nieuchronnym oczekiwaniem na trzecią salwę, która prawie na pewno powinna trafić prosto w Good Hope. I tak też się stało. Jeden z pocisków trafił w przednią wieżę działową, zamieniając ją w kłębowisko poskręcanej stali. Tak więc Kradoka ciężka artyleria została zredukowana do jednego tylko działa. Z jednym działem nie wygrywa się bitew morskich. 10 minut po tym jak von Spee otworzył ogień do Brytyjczyków, praktycznie było już po bitwie. Kradok cały czas dążył do zmniejszenia odległości po to, aby mógł użyć swoje działa średniego kalibru. Dystans spadł do 5,5 tysiąca jardów, ale to zamiast poprawić sytuację Brytyjczyków, uczyniło ją jeszcze gorszą. Ogień Scharnhorsta i Gneisenau stał się jeszcze bardziej morderczy. Około 19:30 – zaledwie 30 minut od czasu, kiedy Scharnhorst otworzył ogień, Good Hope został trafiony od 30 do 40 razy. Był on ciężko uszkodzony w dziobowej części kadłuba. Lawina pocisków znalazła drogę do celu i przebijając kadłub, wznieciła olbrzymie pożary wewnątrz okrętu. Niemcy mogli dostrzec pomarańczowo-czerwony żar poprzez przestrzeliny w burtach. Tymczasem Gneisenau posyłał salwę za salwą w Monmouth, który płonął w ciągu trzech minut od pierwszych strzałów niemieckiego krążownika pancernego. Leipzig i Dresden otworzyły ogień do Glasgow, który odpowiedział ogniem. Otranto szybko wycofał się z linii, będąc zbyt duży i zbyt słabo uzbrojony, aby wziąć udział w bitwie. Było ciemno, księżyc schował się za chmurami i zanosiło się na deszcz. Nagle na Good Hope nastąpiła potężna eksplozja. Słup ognia wystrzelił na wysokość 60 metrów, a jego działa nagle zamilkły. Po eksplozji Good Hope zdryfował i zniknął w mroku i kłębach dymu. Nie był już nigdy widziany przez żadną ze stron. Nikt nie widział jak okręt zatonął. Ponieważ bitwa trwała dalej, nikt nie zatrzymał się, aby próbować. Rozbitków, zresztą stan morza był bliski sztormu, uniemożliwił akcję ratunkową. Good Hope poszedł na dno, zabierając ze sobą 926-osobową załogę, łącznie z admirałem Kradokiem. Sharnhorst dołączył teraz do Gneisnaw w strzelaniu do monów. Brytyjski okręt zawrócił na zachód i zdołał ugasić. Pożary na pokładzie tak, że nie było go już widać. Glasgow podążył za nim, strzelając do niemieckich okrętów. Księżyc już wszedł, choć w dużej mierze zasłonięty chmurami i szkwałami, a niemiecka eskadra zbliżyła się do dwóch brytyjskich okrętów. Szpe rozkazał swoim lekkim krążownikom wykonać atak torpedowy, gdy tylko okoliczności będą sprzyjające. Glasgow nie mógł nic zrobić więcej, aby pomóc Monmouth i wykonał zwrot na zachód, aby po prostu uciec. Brytyjski krążownik ruszył na zachód z pełną prędkością, a za nim Otranto, znikając w ciemnościach. Po ugaszeniu pożarów spowodowanych początkowymi salwami Gnajznał, Monmouth zdołał zniknąć w ciemności, kierując się na północ. Niestety Nurnberg mijając go zobaczył brytyjski krążownik i natychmiast otworzył ogień. Monmouth przechylił się mocno na burtę, więc jego działa były już bezużyteczne. Po okresie ostrzału Nurnberg wstrzymał ogień, aby dać Monmouth możliwość poddania się, wyraźnie oświetlając reflektorem brytyjską banderę. Monmouth tego nie zrobił. Nurnberg Wznowił więc ogień z bliskiej odległości. Po tym ciosie łaski, Monmouth wywrócił się i zatonął. Także w tym przypadku nie było żadnych ocalałych rozbitków. Kolejnych 734 marynarzy zniknęło na zawsze w otchłani morza. Z całej brytyjskiej eskadry ocalały tylko dwie jednostki. Krążownik HMS Glasgow. I krążownik pomocniczy HMS Otrant. Glasgow podczas starcia prowadził jakby oddzielną bitwę, ponieważ niemieckie krążowniki pancerny generalnie go ignorowały, a on bez rozstrzygnięcia pojedynkował się z lekkimi krążownikami Leipzig i Dresden. Glasgow został tylko lekko uszkodzony przez. Pięć trafień, z których najpoważniejszym był pocisk, który zdetonował na linii wodnej i wyrwał dziurę o powierzchni około pół metra kwadratowego, przez którą woda zalała jeden przedział. Straty okrętu obejmowały czterech lekko rannych marynarzy i około pięćdziesięciu papuk zakupionych przez członków załogi, które zostały wypuszczone przed bitwą, ale odmówiły opuszczenia okrętu. Z których przeżyło tylko 10. W zamian nie udało im się trafić żadnego z niemieckich okrętów. Bitwa pod koronelem dobiegła końca. Brytyjczycy stracili dwa krążowniki pancerne i 1600 ludzi, podczas gdy Niemcy nie stracili ani jednego okrętu i tylko kilku ludzi zostało rannych. Była to pierwsza klęska morska w Wielkiej Brytanii od czasu wojny. W 1912 roku. Pewien niemiecki historyk przechwalał się: Bitwa pod koronelem na zawsze zapisze się w annałach naszej marynarki wojennej. Tego dnia nazwisko von Spee zostało wpisane na listę niemieckich bohaterów. On dosłownie przyćmił chwałę panowania Anglii nad morzem. 3 listopada niemiecka eskadra wpłynęła do. Valparaíso w, w Chile, gdzie jej załogi zostały powitane jako bohaterowie przez niemiecką kolonię emigrantów. Fonszpe nie podzielał jednak świątecznego nastroju. On i Kradok byli rówieśnikami i spotkali się podczas stłumienia powstania bokserów w Chile w latach 1898-1901. Podczas kolacji wydanej tego wieczoru w niemieckim klubie na jego cześć odmówił wzniesienia toastu do diabła z brytyjską marynarką wojenną. Zamiast tego zaproponował swój toast za dzielnego i honorowego przeciwnika. O ile w Niemczech von Schpe został natychmiast wyniesiony na piedestał bohatera narodowego, to w Wielkiej Brytanii krytyka Kradoka była raczej stłumiona. Admirał David Beatty napisał do swojej żony: Był odważnym człowiekiem i jestem pewien, że stoczył dzielną walkę, ale w dzisiejszych czasach żadna ilość odwagi i waleczności nie zrównoważy przewagi technicznej. Zapłacił najwyższą cenę, ale bez wątpienia lepiej było walczyć i przegrać niż nie walczyć wcale na dziś to już wszystko bardzo dziękuję za uwagę zapraszam do obejrzenia następnego odcinka bo to jeszcze przecież nie koniec epopei wschodnioazjatyckiej eskadry admirała Maksymiliana von Spee do zobaczenia i usłyszenia następnym razem